kiedy przyjedziecie tam, w moje strony kochane, nie zobaczycie nic tak nadzwyczajnego. Ani aniołów na wizycie u rzepichy, ani popiela, ani jednej myszy nawet. I taki jednostajny krajobraz przytem. Właściwie czterema kreskami można by narysować wszystko, co się widzi. Nie martwię się przecież, że to nie jest takie, jakbyście chcieli. Będzie takie, jeśli ja przyjdę po cichu i siędę między wami w rowie wśród ciepłych krwawników i zacznę mówić o wszystkim. Albo nie, wy pytajcie, a ja będę opowiadać po swojemu. Nie bardzo porządnie, ale za to bardzo serdecznie. No pytajcie. Jezioro Szarlejskie, niewielkie jezioro zwane Małym Gopłem. Na jego północno-wschodnim brzegu ulokowała się wieś Łojewo. Średniej wielkości kujawska wieś. W Łojewie w połowie lat 60. XIX wieku założono jedno z pierwszych, a może i pierwsze na Kujawach kółko rolnicze. W Łojewie też, po części polskim, po części niemieckim, w 1880 roku rozpoczęto budowę stojącego do dziś pałacu. W Łojewie także 7 maja 1868 roku przyszedł na świat Stanisław Przybyszewski, pisarz i skandalista. Będę snuł nić swych wspomnień, raz jeszcze przeorzę dawno odłogiem już leżącą glebę, nie jeden cmentarz obejdę, spocznę na rozstajnych drogach, skąd wszystkie drogi wychodzą i w nich się gubią. Nie dlatego, by tworzyć jakąś anegdotyczną historię, ani też, by wyzyskać naiwną ciekawość publiczności, ale po prostu w tym przeświadczeniu, że krocząc wstecz drogą mego ubiegłego życia, przeżywając raz jeszcze rzeczy dawno prześnione, ale przeżywając je w nowym świetle, nie w tem rozżarzonym ogniem buchającym, ale w tajemniczych fioletach pół snu, pół zmroku, przyćmionym świetle rzeczy gasnących, kształtuje twór, który może być w większej mierze istotnym tworem, aniżeli jakikolwiek bądź utwór literacki. W tej krótkiej podróży chcielibyśmy poprowadzić Państwa przez Kujawy do miejsc związanych z sylwetką Stanisława Przybyszewskiego. Los tak to wszystko ułożył, że Przybyszewski i Kujawy to przede wszystkim jego narodziny, dzieciństwo i potem śmierć. Na wytrawnych piechurów czeka na Kujawach szlak Stanisława Przybyszewskiego. Pieszy szlak oznaczony przez PTTK zielonym kolorem. Liczy ponad 20 kilometrów. Nie jest ułożony chronologicznie, ale prowadzi przez wszystkie miejsca związane z osobą meteora Młodej Polski. My jednak owym szlakiem będziemy poruszać się fragmentarycznie. Postanowiliśmy sobie, że pokażemy Państwu Przybyszewskiego na Kujawach przede wszystkim chronologicznie. Zaczniemy więc od Łojewa. Znamienne, że teraz już droga
aż do samego Łojewa była obsadzona rozłożystymi, cienistymi wierzbami. Zwykle szło się do Łojewa przez tak zwane górki. Jakie pojęcie ma się w Kujawach o górach? Najlepszy dowód, że wzniesienia 10-metrowe górami się zowią. A potem wzdłuż rowów torfowisk, po których idąc nogi się zapadały jak po najpyszniejszym wschodnim kobiercu, poprzez belki, na których trzeba było ostrożnie balansować, by nie zwalić się w błotnistą topiel, aż już wreszcie ścieżynką przez ogromną łąkę, ciągnącą się nad Gopłem aż pod nasz dom. Skąd przybyszewscy w Łojewie? Rok 1855, rok wielkiej powodzi. Na początku tego roku przybywa do Łojewa Józef Przybyszewski. Przybywa z żoną i z gromadką dzieci, by objąć posadę nauczyciela w miejscowej szkole. Józef Przybyszewski pochodzi z Wągrowca. Jego ojciec Michał miał majątek w zakątku tego miasteczka, w zakątku zwanym Ameryką. 8 lat później, w 1863 roku, w związku z powikłaniami poporodowymi, umiera Eulalia Przybyszewska. Poszukiwania następczyni nie trwają długo. Pół roku później nową panią Przybyszewską zostaje Dorota Grąbczewska, córka organisty z Łążynia pod Toruniem. A w czasach, gdy poznawała Józefa Przybyszewskiego, guwernantka w dworze w Łąkocinie. Ślub Józefa i Doroty ma miejsce 4 października w kościele w Górze. Owocami tego małżeństwa są synowie urodzeni między 1864 a 1879 rokiem. Jest ich 4. Jako drugi w 1868 roku rodzi się Stanisław. I w tej wiekuistej jasności ujrzała dusza olbrzymią przestrzeń, równiuteńką jak stół, nagą prawie. A taki bił od wszystkiego smutek, taka bezbrzeżna melancholia, takie korne składanie rąk do troską i cierpieniem przesyconych pacierzy i takie kajanie się przed raz już wyznaczoną dolą ludzką. A ponad wszystkim przeolbrzymi całun tęsknoty, lśniący, mieniący się w takim przepychu, jakiego dusza jeszcze nigdy nie zaznała. To tu, szepnęła dusza. W samym środku wsi szkoła o wysokim słomianym dachu. Tam cichutka i pokorna weszła i porodził się Syn Człowieczy, któremu dano na imię Stanisław. Stanisław Przybyszewski urodził się 7 maja 1868 roku w części mieszkalnej miejscowej szkoły.
Niektóre źródła podają datę 6 maja. Urodził się wczesnym popołudniem. Budynek szkolny, w którym urodził się przyszły pisarz, został prawdopodobnie wyburzony na początku XX wieku po częściowym spaleniu. Gdzie stał? Mówi się dość enigmatycznie, że na jego miejscu powstała nowa, murowana łojewska szkoła, z tym, że ta nowa szkoła została delikatnie względem tamtego budynku przesunięta w bok. Pierwsza łojewska murowana podstawówka została pobudowana w 1904 roku. To ten budynek za moimi plecami. Wówczas był to budynek parterowy, w części z salami dwoma szkolnymi i w części z mieszkaniem dla nauczycieli. Chcąc pielęgnować pamięć o Stanisławie Przybyszewskim, w 1933 roku na budynku łojewskiej szkoły zawieszono tablicę informującą o miejscu narodzin pisarza. Tablica nie przetrwała działań wojennych II wojny światowej. Kolejną zawieszono w 1957 roku. Znajduje się ona obecnie w tym budynku. Do 2012 roku była to szkoła podstawowa imienia Stanisława Przybyszewskiego, a od 2014 roku Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich. W miejscu, gdzie pamięć o Stanisławie Przybyszewskim pielęgnuje się szczególnie. Zapraszamy do środka. Znajdujemy się w Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, w sali Stanisława Przybyszewskiego, jednej z trzech tematycznych sal w centrum. Sala ta została zaaranżowana na wzór restauracji Ferdynanda Turlińskiego, restauracji, która działała w Krakowie pod koniec XIX wieku i na początku XX. Główną atrakcją restauracji Turlińskiego było wielkie płótno, które właściciel powiesił na jednej ze ścian. Na tym płótnie zamieszczali swoje wpisy, rysunki młodopolscy artyści, którzy licznie zachodzili do Turula. Jedną z osób, która wiodła prym w tej restauracji, był euforycznie witany przez Kraków po swoim przyjeździe w 1898 roku Stanisław Przybyszewski. Aranżując wystrój tej sali, pomyślano właśnie o tym, by skopiować owy paon i zawiesić go tutaj na jednej ze ścian. Oryginał znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Goszcząc w sali Stanisława Przybyszewskiego, warto zwrócić uwagę na mapę, na której zaznaczono miejsca pobytu Europejczyka z Łojewa. Chcąc jeszcze bardziej poczuć klimat czasów Stanisława Przybyszewskiego, można zasiąść za pianinem pochodzącym z przełomu XIX i XX wieku. A dla osób, które dysponują dłuższym, wolnym czasem, przygotowano kilka prezentacji wyświetlanych w sali. Prezentacji chociażby o krakowskiej kawiarni Turlińskiego. W sali znajdują się również portrety Stanisława Przybyszewskiego, Dagny Juel czy rodziców
pisarza. Centrum dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie to nie tylko sala Stanisława Przybyszewskiego i zgromadzone w niej przedmioty związane z genialnym Polakiem, ale również i organizacja cyklicznych i nie tylko imprez związanych ze Stachem, jak chociażby coroczna listopadowa Za duszę Stacha. Łojewskie Centrum Dziedzictwa zasadniczo czynne jest w dni powszednie, ale wszystkich chętnych, gotowych poznać postać Stanisława Przybyszewskiego ugoszczą również o każdej innej porze. Wystarczy tylko zadzwonić i się umówić. Zapraszamy. W Łojewie Stanisław Przybyszewski spędził 13 pierwszych lat życia. Z tych lat datują się znajomości z Kazimierzem Haberem czy Kazimierzem Siemianowskim. W Łojewie pod okiem rodziców pobierał też pierwsze nauki. Wyjechał stąd w 1881 roku, podejmując naukę w toruńskim gimnazjum. 10 lat później z Łojewa wyprowadzili się rodzice Stanisława Przybyszewskiego. Józef Przybyszewski po zakończeniu pracy w szkole przez kilka lat prowadził miejscowy urząd pocztowy. Józef Przybyszewski, zawołany bartnik i ogrodnik, człowiek z ciężką ręką i człowiek często popadający w stany depresyjne. Matka Dorota, kobieta ciepła, ona pierwsza odkryła w Stanisławie talenty artystyczne. Józef i Dorota od 1892 roku zamieszkali w Wągrowcu, a więc wrócili w rodzinne strony ojca Stanisława. Blade kłosy na odłogu, jak sierota. Józef Przybyszewski zmarł w 1906 roku. 10 lat później, żyjąc niemalże w skrajnym ubóstwie, zmarła Dorota Przybyszewska. Ich groby na wągrowieckim cmentarzu, wobec braku nad nimi opieki, zostały zlikwidowane prawdopodobnie po II wojnie światowej. Nim Przybyszewscy na dobre opuścili Łojewo, latem 1890 roku właśnie tutaj Stanisław Przybyszewski podczas wakacji czynił pierwsze notatki stanowiące potem fundament do jego twórczej pracy na temat Nietzschego i Chopina. Tam wybiegałem latem w największy popołudniowy skwar i upał. Kładłem się w cieniu topoli, wsłuchiwałem się w pobrzęk srebrnych liści potrząsanych leciuteńkim wietrzykiem. Wpatrywałem się w wysokie łany trzciny, sitowia i tataraku, wśród których gnieździło się mnóstwo kulików.
poszum tych jeziornych traw wplątywałem wszystkie melodie, jakie matka na fortepianie wygrywała. Patrzyłem, jak słońce miriadem diamentowych szpileczek łechtało w psotnej igraszce ciemne łono gopła. Słuchałem, aż wszystkie rozchowory topoli, ostre głosy kulików, brzęki chrząszczów, poszumy łanów trzciny i kęp sitowia zlały się w jeden falisty ton, wznoszący się i opadający w bezustannych nawrotach i powrotach na ksep i na ocip. Patrzyłem, aż oczy mi ślepły od żarzącego się blasku, a gdy je zamknąłem, kołowały pod powiekami delikatne koła w szybkim tęczobarwnym obiegu. A w duszy dziecka rodziła się bolesna, niepokojem i lękiem trawiąca tęsknota, nie znająca ani przyczyn, ani powodów, bez żadnych pragnień i celów, tęsknota za niczem i za wszystkim. Jeszcze 20-30 lat temu mieszkali w Łojewie ludzie, którzy widzieli na własne oczy Stanisława Przybyszewskiego. Po raz ostatni Przybyszewski odwiedził Łojewo oficjalnie w lutym 1927 roku. Wówczas miejscowej szkole nadano imię Jana Kasprowicza. O tej uroczystości donoszą stronice kroniki szkolnej. Opuszczamy Łojewo, być może tak jak w 1881 roku Stanisław Przybyszewski. Jego dalsza droga to pokrótce gimnazjum w Toruniu, gimnazjum w Wągrowcu i zdana matura, wyjazd do Berlina, studia medyczne i architektoniczne, ślub z Dagny Juel, potem pobyt w Kongsfinger, przyjazd do Krakowa, lwowskie epizody miłosne, później Warszawa, Toruń i w 1905 roku oficjalny powrót na Kujawy na kilka tygodni do Inowrocławia. Wówczas Stanisław Przybyszewski zameldował się w domu przy placu Klasztornym. Jesteśmy w Inowrocławiu. To miasto, położone kilka kilometrów od Łojewa, jakoś nieszczególnie często wpisywało się w biografię Przybyszewskiego. W 1905 roku, w kwietniu, Stanisław Przybyszewski zameldował się w Inowrocławiu na kilka tygodni po to, by w miejscowym urzędzie stanu cywilnego wziąć ślub z rozwiedzioną wcześniej Jadwigą Kasprowiczową, byłą żoną Jana Kasprowicza. Padło na to miejsce, plac Klasztorny 6. Stanisław Helsztyński, najważniejszy zapewne biograf Przybyszewskiego, już po śmierci meteora Młodej Polski przeprowadził dziennikarskie śledztwo, z którego wynika,
że Przybyszewski zameldowany był tu tylko pro forma i że jego stopa nie stanęła tutaj prawdopodobnie ani razu. Inowrocław Przybyszewskiego to niewiele miejsc i kilka osób związanych z postacią Stacha. Przede wszystkim Jan Kasprowicz, którego wielkim entuzjastą twórczości był Stanisław Przybyszewski. Ogłosił on w 1902 roku szkic na temat swojego krajana zatytułowany Z gleby kujawskiej. Inni to chociażby ksiądz Aureli Komp, pierwszy nauczyciel duchowy Przybyszewskiego, proboszcz w Górze, a potem proboszcz inowrocławskiej Fary. Spoczywa na cmentarzu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tomasz Pajzderski, projektant budynku hotelu Bast. Pajzderski był przewodnikiem Przybyszewskiego po Berlinie w jego pierwszych miesiącach pobytu. Jego siostra Paulina była jedną z młodzieńczych miłości Stanisława. To ludzie, a miejsca? Dzisiejsza ulica Solankowa 33 i budynek główny Muzeum imienia Jana Kasprowicza. Jedną ze stałych wystaw muzealnych jest młodopolska legenda Stanisława Przybyszewskiego. Wśród zbiorów muzealnych można zobaczyć m.in. fortepian z toruńskich czasów Przybyszewskiego oraz portrety, popiersia, książki i fotografie Stanisława i osób z jego otoczenia. Po zawarciu ślubu Przybyszewscy wrócili do Torunia. W latach 1906-1918 mieszkali w Monachium. Dalej była chwilowa czeska Praga i takiż Kraków, a następnie Poznań, Gdańsk, a właściwie Sopot i od 1924 roku Warszawa i mieszkanie na Zamku Królewskim w Pałacu pod Blachą. Stamtąd w 1927 roku Przybyszewscy przyjeżdżali na Kujawy. Maj i czerwiec 1927 roku. Wówczas na zaproszenie miasta przybywa do Inowrocławia Stanisław Przybyszewski. Przybywa wraz z żoną i z wnuczką żony. Zamieszkuje w ten czas w domu przy ulicy Solankowej. 41 lat później, w 1968 roku, w stulecie urodzin pisarza, społeczność Inowrocławia funduje tablicę, która upamiętnia ów pobyt Przybyszewskiego w Inowrocławiu w ostatnim roku swojego życia. Stanisław Helsztyński. Druga część maja i czerwiec 1927 roku były dla państwa Przybyszewskich prawdziwym wytchnieniem w ich wędrownym cygańskim życiu. Zarząd Zjednoczonych Towarzystw Kulturalnych w Inowrocławiu zapewnił im pobyt u pani doktorowej Stanisławy Konopińskiej w pięknym domu przy ulicy Solankowej 58. Właścicielka pensjonatu, doceniając należycie dostojność gości i idąc w tym za wyraźnym życzeniem mocodawców, adwokata Mielcarka i doktora Graczykowskiego, oddała poecie, jego żonie i małej Ewci Małaczyńskiej do dyspozycji 3 pokoje, salonik i 2 sypialnie, gustownie, nawet luksusowo umeblowane. Pobyt ukształtował się, a przynajmniej zdawał się kształtować bardzo szczęśliwie. W zacisznym salonie pani Konopińskiej zjawili się przedstawiciele społeczeństwa kujawskiego, prezydent miasta Krzymiński, starosta Dietl, państwo znanieccy z Jarąd. Poeta rewizytował przyjaciół sam, często gęsto wychodził z wnuczką Jana Kasprowicza do parku, mając zaś do dyspozycji auto starościńskie, wyjeżdżał do dalszych i bliższych okolic. Obiady spożywali państwo Przybyszewscy w mieszkaniu o jedno piętro niżej, u pani Keflerowej.
Cała ta sielanka nie trwała jednak zbyt długo. Wiemy już, że z końcem czerwca zachorował poeta na ból zębów i że z powodu groźnego stanu szczęki musiał wyjechać do Warszawy. Jaronty. Tutaj w 1927 roku Stanisław Przybyszewski gościł dwukrotnie. W dworku u państwa Znanieckich mieszkał w lutym i w listopadzie. Dworek Znanieckich, w którym mieszkał Przybyszewski, został rozebrany w połowie lat 50. Dziś jedyną pamiątką po meteorze Młodej Polski w Jarontach jest ów kamień, ustawiony tutaj w 80. rocznicę śmierci pisarza. Stanisław Helsztyński. Z przyjazdu poety do Inowrocławia 6 lutego 1927 roku skorzystali państwo Znanieccy z Jarond, by Przybyszewskiemu ofiarować gościnę w swym domu. Pani Maria Znaniecka z domu Bieńkowska, studiując w latach 1914-1918 w Monachium na Akademii Sztuki Stosowanej, poznała państwa Przybyszewskich i wysoko ich ceniła. Autor z Gleby Kujawskiej przyjął zaproszenie i spędził w Jarontach tydzień, od 6 lutego poczynając. Podczas pobytu lutowego urządzał sporo wycieczek, bywał prawie codziennie w Szymborzu, Łojewie i Górze. Tam kilkukrotnie rozmawiał z panem Znanieckim o miejscu swego wiecznego spoczynku i prosił go, aby przypilnował po jego śmierci, aby zwłoki jego spoczęły na cmentarzu w Górze. Wskazał nawet miejsce, gdzie ma być grobowiec. Wybrał mianowicie ten punkt, gdzie na czas dzieciństwa, niosąc chorągiew kościelną, upadł pod silniejszym porywem wichru. Stanisław Przybyszewski zmarł w Jarontach 23 listopada 1927 roku przed południem. Stąd też 5 dni później wyruszył kondukt pogrzebowy w kierunku cmentarza w Górze. Lech, Gazeta Gnieźnieńska. Spełnieniem niejako pragnień zmarłego było, że trumnę jego ustawiono na karawanie spowitym w gałązki świerkowe na posłaniu zbójnych kłosów tej gleby, którą tak ukochał. Za trumną ukazała się w ciężkiej żałobie wdowa po świętej pamięci zmarłym, Jadwiga Przybyszewska, wsparta współczującym ramieniem Leopolda Staffa. Za nimi kroczyły córki zmarłego, pani Iwa Bonet ze Sztokholmu, pani Stanisława Panieńska z Gdańska, brat Leon z Poznania i dalsi krewni. Syn Zenon, przebywający w Anglii, nie zdążył przybyć na czas. W dalszym szeregu kroczyli przedstawiciele rządu, kurator okręgu szkolnego, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, dalej starostowie okolicznych powiatów, liczne delegacje szkół i towarzystw, delegacje Korpusu Oficerskiego z Torunia, cały szereg literatów, dziennikarzy, mnóstwo ziemian z bliższej i dalszej okolicy i ludność tubylcza. Pochód otwierała liczna banderia kujawiaków. Potem szły delegacje towarzystw ze sztandarami z Inowrocławia. Za nimi kroczyła orkiestra 59. Pułku Piechoty i Kompania Honorowa. Dalej szeregi dziatwy szkolnej z Szymborza i z Łojewa, niosąc mnóstwo płonących pochodni. Wśród dziatwy krzyż i w otoczeniu 6 księży prowadzący kondukt żałobny ksiądz proboszcz Matuszewski z Góry,
dokąd pochód zmierza. Bezpośrednio przed trumną posuwał się drugi karawan naładowany stosem wieńców. Przy dźwiękach żałobnych orkiestry pochód wyruszył z dziedzińca folwarcznego przez bramę triumfalną, na której masztach powiewały wysoko sztandary narodowe połączone krepą. Kondukt wyłonił się na drogę rolną, wiodącą wśród falistych równin ku górze. Nieskończony wąż pojazdów załamał się u stóp góry w Dulsku. Potem czoło jego znów się wyłoniło na wzgórzu i karawan zatrzymał się przed bramą cmentarną kościółka parafialnego. W miarę zbliżania się ku górze mgły pierzchały z równin kujawskich. Osiwiałe od szronu drzewa cmentarne zaczęły topnieć w blaskach południa, a gdy trumnę złożono na kamiennych stopniach bramy cmentarnej, posypały się na nią obficie kryształowe sople i perły. Kościół w górze, miejsce chrztu Stanisława Przybyszewskiego, miejsce ślubu jego rodziców i miejsce jego ostatniego pożegnania. Wówczas meteora młodej Polski ciepłym słowem pożegnał ksiądz Bolesław Jaśkowski. Żałobni słuchacze, stoimy dziś w smutku pogrążeni nad szczątkami śmiertelnymi takiego syna Kujaw, którego myśl prześcignęła pokolenia. Stoimy nad trumną świętej pamięci Stanisława Przybyszewskiego, który do ostatniej chwili był twórczym. Gotował się w drogę do Poznania, ażeby uczcić tam przyjaciela swego, wielkiego Kasprowicza. Inaczej było napisane w wyrokach boskich. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć. Tak śmierć bezlitosna nie pozwoliła mu wykonać zamiarów swych, lecz zabrała go z naszych szeregów. Zadumani stoimy nad jego trumną. Żal i boleść rozdziera serca najbliższych. My, chrześcijanie, zwyczajni jesteśmy patrzeć śmierci w oczy. Ona dla nas nie jest straszna. Śmierć chrześcijanina otwiera mu bramę do żywota wiecznego. Lech, Gazeta Gnieźnieńska. Po mszy świętej i pokropieniu wyniesiono trumnę na cmentarz i ustawiono ją przed otwartym grobowcem rodziny Znanieckich. Po odprawieniu ostatnich egzekwii wielebni księża odśpiewali Salve Regina. Ostatnim aktem czci żyjących dla Przybyszewskiego w momencie wciągania trumny do grobowca były honory i marsz żałobny Chopina odegrany przez orkiestrę wojskową. Pierwsza praca literacka Przybyszewskiego, rozprawka pod tytułem Chopin und Nietzsche, z którą rozpoczął swą karierę literacką, ziście nad człowieczeńskim impetem, znalazła też swe echo u kresu jego doczesnego żywota. Niechaj ta ziemia kujawska, którą tak serdecznie ukochał, przytuli go litośnie do snu wiecznego. Grobowiec rodziny Znanieckich. To w nim 28 listopada 1927 roku
tymczasowo spoczął Stanisław Przybyszewski. 4 lata później trumnę z jego prochami uroczyście przeniesiono do nowego grobowca. Grobowiec Stanisława Przybyszewskiego. Właściwie tutaj skończyła się ziemska wędrówka genialnego Polaka czy Europejczyka Złojewa. W tym grobowcu został złożony 26 września 1931 roku. Jestem tylko meteorem, który na chwilę zabłyśnie, na chwilę ludzkość straszy i przeraża, a potem nagle niknie. A szczęśliwy jestem, że tym przeświadczeniem żyję. Droga meteorom wyznaczona jest miliard razy dłuższa niżeli zwykłym gwiazdom. Być meteorem to istotna moja tęsknota. Zniszczyć na swej drodze kilka światów, roztopić je w sobie, wzbogacić się nimi i po miliardach lat znowu powrócić. Stokroć gorętszym blaskiem rozpłonąć, wieść nowe przemiany i wywody i znów zniknąć. To, co w moich najkosztowniejszych snach przeżywam. Niech zgasnę, czym prędzej zgasnę, bym mógł tylko we wzmożonej potędze powrócić. A wrócę, wrócę.